Cześć, witajcie. Mamy piękny dzień, jak widzicie, słoneczko jest, zaczęło przychodzić. Przyszedł też lekki zimny wiaterek, ale jest w porządku. Śnieg się trochę topi, się nie topi, takie nie wiadomo co jest dzisiaj. Ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. Ja idę na masaż, moje biodro ma się trochę lepiej. Opuchlizna chyba na kręgosłupie mi już trochę zeszła, ponieważ odklikuje mi to i ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo naprawdę bardzo źle mi się chodziło, po prostu nie mogłam chodzić, taka jest prawda, ból był potworny, ale już jest lepiej, teraz tylko lekko boli, boli aż do kolana, całe udo, biodro, wszystko. Cóż, postanowiłam, że dzisiaj obetnę włosy i zobaczymy właśnie, jak będę wyglądać w krótkich czas na to, żeby zacząć coś robić dla siebie. Wyjść z zadumienia, które mnie ostatnio właśnie spotkało, męczyło, i na pewno poczuję się lepiej, ponieważ moje włosy zaczęły mi strasznie wypadać. Cała podłoga jest włosów, moje włosy są takie cienkie, niestety. Natura mnie taką stworzyła, że ja nie mogę mieć długich włosów, ale w krótkich źle się czuję, więc zobaczymy, co moja pani fryzjereczka wymyśli dla mnie. Jest to stylistka, fryzur. Nie żadna jakaś tam z przypadku, tylko naprawdę profesjonalna fryzjerka. A idę tymczasem sobie na rehabilitację. Zobaczcie, tak właśnie wygląda miejsce, w którym ja powinnam tu być. Ale ja idę tam dalej na masaż. No, jest super, wyszłam właśnie z mojego zabiegu, właściwie to nie jest masaż, co to jest ultrasound, czyli ultradźwięk i laser blokujący ból. I wam powiem, pomaga mi to, bardzo mi to pomaga, bo w tej chwili nie czuję, że w ogóle mnie coś boli, a jeszcze szłam i bolało. Także jest to bardzo fajne, ja się bardzo cieszę, że mam możliwość właśnie na takie coś chodzić. Żeby na to przyjść, trzeba mieć skierowanie od lekarza. I tak, po mnie pojedź, kobieto, po mnie pojedź. No. Trzeba mieć skierowanie od lekarza i w sumie jest na chyba 20 zabiegów po 30 minut. I wam powiem, że jest to w jakiś sposób refundowane, ponieważ za pierwszy zabieg płacimy podwójnie, ponieważ musimy się podwójnie jakby spotkać, żeby masażysta już wiedział, co ma z nami robić. Tym razem ja już nie musiałam się drugi raz z nim spotykać, ponieważ spotkałam się z nim rok temu, ponad rok temu. On już znał mój przypadek. A tak wygląda to, że płaci się raz 7 tysięcy. Potem ja płacę 4000, dzisiaj zapłaciłam 400 koron. Jest to w jakiś sposób tam rozliczane, a jak się przekroczy jakąś pulę, to później właśnie jest tani. Ja nie wiem do końca, o co chodzi. Każdy tak ma, oczywiście rencista ma taniej. Także to jest właśnie taki plus bycia na rencie, że zabiegi są taniej. Zobaczcie, co tutaj właśnie przyszło. Stoją dwie gąseczki ładne, tak, tutaj nasze lokalne, one właśnie tutaj w grupie całej zawsze pod blokiem są. Chciałam wam pokazać fryzurę, ponieważ jadę do fryzjera obciąć włosy, bo widzicie, są tu płaskie, ale się naelektryzowałam, no po prostu lepiej być nie może. Jest świetnie, jest wspaniale. Ja lubię moje długie włosy, nie wiem, co ona mi zaproponuje, ale trzeba tego naleśnika się pozbyć. Już odrosły mi. Ja bym chciała mieć długie włosy, ale niestety mi nie pasują długie włosy. Także jadę zadowolona, że właśnie fryzjerka znalazła dla mnie gdzieś czas. O, i tak byle jak. Aby było, aby do przodu właśnie, może tak, nie wiem, może coś ona wymyśli. Ona właśnie zna się na tym najlepiej, ufam jej i wiem, że na pewno będę wyglądać bardziej elegancko, człowieczo. Nie wiem, jakby już to opisać, po prostu mówię, czuję źle się ze sobą, więc postanowiłam o siebie trochę jakby zatroszczyć się i coś w sobie zmienić. Widzicie, mam kurteczkę, którą wczoraj kupiłam.
jest fajna ta kurtka, jest super, naprawdę zakochałam się w tej kurtce, w środku nie ma piór, w środku jest ten puch taki materiałowy, ale ona jest super, tylko wam powiem, że nie jest taka ciepła jak ta żółta moja kurtka, którą kupiłam w Polsce w Kerry. I te kurtki z Kerry naprawdę są świetne. Nie są aż takie drogie jak tu na Islandii te kurtki są, no ale że nie jestem w tej chwili w Polsce i na razie nie wybiorę się, zwłaszcza jeszcze przez koronawirus, do Polski, no to po prostu kupiłam sobie kurtkę tu i ja myślę, że właśnie ona sprawdzi mi się, jak będzie chłodno później. A teraz to tak do samochodu to jest jak najbardziej wskazana nawet i czuję się właśnie fajnie, dobrze i przyjemnie. Jadą i może lepiej jest mieć włączoną kamerę i wam powiem, że właśnie jak jest korek, to znaczy jest godzina 16 w tej chwili, równo 16:01 zaczyna się islandzki korek i naprawdę jest sporo samochodów. Ja wiem, że nie można tego porównać do europejskich czy amerykańskich korków, ale nasz korek jest też specyficzny, ponieważ jak się zablokuje, to naprawdę jak tylko jest gdzieś wypadek, to już się tworzy gigantyczny korek, a tak to jeszcze da się przejechać. Dzisiaj jechałam wcześniej, nie nagrywałam, także był wypadek, zamknęli całą ulicę, zrobił się korek o godzinie 13:00. No a teraz już jest korek spowodowany godziną 16:00 do 18:00, tak mniej więcej najgorzej jest. No ale widzicie, są piękne widoki, pięknie widać Blaufjord, górę właśnie o tam, z przodu. Tam jest również stok narciarski, można sobie zjeżdżać na nartach, jeżeli ktoś ma i lubi. Ja szczerze mówiąc na nartach nigdy nie jeździłam, ale na pewno fajna rzecz i myślę, że może kiedyś bym spróbowała, na przykład na jakichś biegówkach, ja myślę, fajnie by było, no. Jako dziecko miałam właśnie narty i gdzieś tam po podwórku na takich czerwonych, plastikowych nartach próbowałam jeździć. I tak czasami się zastanawiam, w Polsce jednak niby nie było dużo tych rzeczy, ale mieszkanie też było małe i się tak zastanawiam, gdzie te wszystkie rzeczy się trzymało, że człowiek się zmieścił, a teraz ma takie większe mieszkanie i się zmieścić nie może, a no właśnie, tych rzeczy jednak dzisiaj jest więcej. Przez tą całą produkcję, przez to wszystko. Tu jest też taki punkt, jeden w Reykjaviku pod mostem. Wam powiem, że też jest dość dużo wypadków. Zaraz będziecie widzieć dlaczego. Ja jadę środkowym pasem, ale gdybym jechała prawym, to trzeba wpuścić jakoś tych ludzi, co wyjeżdżają spod mostu. No i niestety czasami tak się zdarzy, że ludzie się tu stukną, także trzeba bardzo uważać. Tutaj korek jest spowodowany tym, że w tą stronę jedzie się do Hafnarfjordu, w stronę właśnie Keflaviku, w stronę dzielnicy Breitholt i naprawdę bardzo dużo ludzi jedzie w tę stronę. I zaraz jest zjazd i co ciekawe, to ten zjazd jest jednopasmowy i dlatego ja myślę, tutaj trochę jest to przyblokowane. Nigdy nie poszerzono tego wjazdu, widzicie, jest jeden pas tylko na tyle tysięcy samochodów, które dziennie tędy jednak muszą przejechać. No niesamowite to jest, może kiedyś to zmienią, każdy wie, że tam jest korek.
najgorzej jak karetka musi jechać właśnie i no i musi przejechać, tam jest wąsko, ale to się da zrobić, także jest na tyle miejsca, że jeszcze ten ambulans tam się zmieści. Tu fajnie widać teraz, jak samochody jadą. Jeśli kogoś to właśnie interesuje, no to ma wspaniały widok i można podziwiać ruch na Islandii samochodowy. Widzicie też koleinę wyżłobioną przede mną przez pędzące samochody. Co roku taka koleina na którymś pasie zawsze jest. Ja i tak zaraz muszę zmienić pas. Widzicie piękny widok na górę Esja. Ja stoję na dość ruchliwym skrzyżowaniu i jak widzicie, nie ma strzałki. I moim zdaniem dawno temu powinna tu być zrobiona strzałka, no ale nie ma tej strzałki. Też jest dość upierdliwe to skrzyżowanie. Czasami w zimę jak jest śnieg, to się potrafi naprawdę. Kiedyś się chyba 7 czy 10 samochodów tu zderzyło. Tu ktoś nie wyhamował i no niestety tak się skończyło, jak się skończyło. No jedź, bo ja muszę zdążyć. Nie lubię takich skrzyżowań. Jadę sobie skrótem. Zobaczcie, tutaj jest niesamowity widok. Domki jak na Grenlandii kolorowe. Jest to nowa dzielnica. Wybudowano ją niedawno. Ja jeszcze pamiętam, jak ją zaczęto budować. Boże, czego ja tu nie pamiętam? Ja to już naprawdę jak stary weteran tutaj, jak stary wyga jestem, bo naprawdę dużo rzeczy pamiętam, których kiedyś dawno temu nie było, co ludziom się w ogóle wydaje, że są od zawsze. Niestety tak nie jest. No, sobie zjechałam właśnie takim oto skrótem i muszę się tutaj dostać. No, jak widzicie, mam już trochę podcięte włosy tym razem. Zobaczymy, jak będzie. Na razie chciałam zostawić sobie dłuższe włosy, ale prawdopodobnie za jakiś czas je przytnę. W ogóle one strasznie się elektryzują mi dzisiaj, potwornie. No ale jestem zadowolona, coś zrobiłam. Taki mały, taki nowy look. Cześć, witajcie. Dzień następny, środa. Chciałam wam pokazać, poszłam wyrzucić parę rzeczy, które nie potrzebuję. Do mojej kafistofy, czyli tam do tej właśnie stołówki, gdzie moi sąsiedzi siedzą. A tu taka niespodzianka, proszę bardzo, zamknięte. Pokój telewizyjny zamknięty z powodu koronawirusa, nie ma oglądania. A dalej, właśnie tutaj jest ta stołówka i zobaczcie, też jest zamknięta. I jest kartka, wisi, zamknięte z powodu koronawirusa. Jest to ciekawe. Ja swoje rzeczy zostawiłam o tu, także jak ktoś chce, to może sobie przyjść i wziąć. No ale niestety zdziwiłam się, czyli coś się dzieje. Wiaterek jest, jak widzicie, pióreczka im latają, gąseczki. O, jaka niedobra. Jest ślisko. Zimny wiatr wieje, a ja muszę iść przed siebie, ponieważ mam zamówiony czas, muszę naprawić znowu samochód. Się okazało, że wczoraj na przeglądzie był, karteczkę na szczęście dostał, ale jest zerwana chyba jedna linka hamulca ręcznego, także się zdziwiłam, bo niedawno to było naprawiane. Jakim trzeba być jełopem, to znaczy nazwę to kulturalnie ignorantem, tak zaparkować brzydko, mając tyle miejsca tam. I jak ja mam teraz tu się pchać i cisnąć? Słuchajcie, no bo ja idę z moją torbą, także wiecie. To jest właśnie dlaczego dobrze mieć stary samochód, ponieważ no już sami się domyślcie czego, jak jest ciasno. Także ja sobie wejdę do samochodu.
Przynajmniej jakbym na jakąś wyprawę jechała, 90 tysięcy rzeczy. Ale muszę je mieć, bo zawsze jak jadę gdzieś, to mam torbę do mojego, do nagrywania, torebkę, a dziś mam również plecak, ponieważ będę siedzieć pewnie z godzinę, dwie, jak właśnie tam będą patrzeć, co się zepsuło. I wczoraj właśnie, muszę sobie to zabrać, żeby nie zapomnieć, wczoraj właśnie byłam na przeglądzie. Samochodzik przeszedł przegląd, ale w sumie, gdyby się gościu uparł, bo powiem, gdyby był wredny, to by mi kazał wrócić. Ale że ja już tam robiłam chyba trzeci raz teraz ten przegląd, czy czwarty, to oni widzą, że ja przyjeżdżam i w zeszłym roku też coś było do poprawki. No i oni mnie tak puścili, ja widzicie, wróciłam w tym roku i było wszystko naprawione, także mnie jak najbardziej oni wypuścili z kartką, no ale wiadomo, trzeba to zrobić, żeby po prostu w momencie, kiedy mi się uszkodzi druga strona linki, to już w ogóle nie będzie ręcznego, a ręczny jest połączony, zdaje się, z klockami, z hamulcami, także wiecie, to po prostu wszystko moim zdaniem musi grać, musi działać, muzyka musi grać. I jak dla mnie hamulce to jest bezpieczeństwo i ja nie wyobrażam sobie w żadnym po prostu wypadku, żeby jeździć tak jak niektórzy jeżdżą, a bo to pojeździ się, a bo to później. Czasami widzi się właśnie tutaj, że ktoś ma przegląd, że tak powiem, nie przeszedł przeglądu, wówczas dostaje się taką kartkę na rejestracji i ona jest zielona i tam jest też miesiąc, do którego mamy czas na naprawę. Czasami zdarza się, że jedzie samochód i już zielonej kartki ten termin dawno minął. Jak my wiemy, jak to jest właśnie na Islandii tutaj, jeżeli chodzi o przeglądy. Każda rejestracja, i zaraz Wam pokażę tutaj na skrzyżowaniu, tylko dojadę. No, mam nadzieję, że dobrze widać. Islandzkie rejestracje są tak fajnie zrobione, to jest bardzo mądre. Jak widzicie, każda plakietka na środku rejestracji, to znaczy każda rejestracja na środku ma plakietkę. I ta plakietka właśnie, tu na przykład autobus ma żółtą, ten Jeep, który stoi przed nami, Defender, ma też żółtą. Samochód, który pojechał, ma taką czerwoną. Tam jest właśnie, o tu ma fioletową 21, ten ma też 21 w środku plakietkę. Ten ma niebieską, o 23 było na Skodzie. I słuchajcie, to chodzi o to, że właśnie na tej plakietce jest napisany rok. Napisany rok, do którego dany samochód ma zrobiony przegląd. I zaraz jak będę jechać dalej, na pewno się przyjrzycie. Są trzy cyfry, zresztą ci, którzy mnie oglądacie, to na pewno już to zauważyliście, że no, islandzka rejestracja, o zobaczcie, ma trzy cyfry, czasami ma dwie, te nowsze rejestracje po 2007 roku mają trzy litery, dwie cyfry, a te starsze przed 2007 mają dwie litery, trzy cyfry. I ostatnia cyfra jest to miesiąc, w którym dany samochód ma mieć przegląd. Także widzicie, tu jest stara rejestracja RD9, 7, 9 i 9 do roku 2020, czyli ta pani czy pan ma zrobić we wrześniu 2020 przegląd. Ja mam 4, także ostatnią cyfrę i postanowiłam zrobić właśnie przegląd wczoraj. No i jestem zadowolona, wszystko poszło ogólnie dobrze. Widzicie, pogoda jest świetna, ale naprawdę jest mroźny wiatr, jest plus 2 stopnie. I takie zimne, arktyczne powietrze jest w tej chwili. Z tego, co widziałam, śnieg do nas idzie, także właśnie taka jest Islandia. Jeżeli ktoś myśli, że jest cały czas pięknie, słodko, ładnie, to niestety się myli. Islandia jest dość ciężkim krajem, jeśli chodzi o życie, warunki pogodowe. Trzeba naprawdę przyzwyczaić się. Są też osoby, które przyjeżdżają tutaj i nie mają absolutnie żadnego problemu.
Na pewno trudniej jest przyjechać do Islandii zimą. W sensie takim, że na przykład przyjeżdżamy do pracy i przyjeżdżamy w tych ciemnych miesiącach. Tak jak ja przyjechałam w listopadzie, na mnie to za bardzo pozytywnie nie wpłynęło wówczas. Ja nie chciałam nigdy mieszkać na Islandii. Pokierowałam się ciekawością dołączenia do mojej rodzinki, ale po prostu ja bardzo ciężko przez ileś lat znosiłam pobyt na Islandii. Ja tu nie chciałam być. Nie miałam też już możliwości powrotu do Polski i musiałam to zaakceptować, co zajęło mi jakieś 7 lat bodajże. A dziś oceniam to, że jest dobrze, życie się toczy i na pewno coś straciłam, na pewno coś zyskałam, na pewno czegoś nie poznałam. Coś mam, czegoś nie mam i wiecie, nie można gdybać, co by było gdyby, bo tego nie wiemy. Jedynie co, to chciałabym po prostu mieć możliwość częściej na przykład przebywać w Polsce, żeby zobaczyć właśnie, jak naprawdę jest w Polsce, bo tak ostatnio właśnie sobie myślę, że fajnie by było na 3-4 miesiące pojechać, wrócić tu, posiedzieć ze 3-4 miesiące i tak sobie po prostu jeździć. I dla mnie to by było fajnie, bo w Polsce mogłabym na przykład na jakiś kurs pójść, czy na coś właśnie podobnego. Kursy, czy jakieś ludzi ciekawych poznać, no po prostu zobaczyć, wiadomo, jak w ogóle jest w Polsce, z której ja wyjechałam i pamiętam ją zupełnie inaczej. Pamiętam ją, jak były czasy komunistyczne i zaraz po tej komunie, te pierwsze w sumie 9 lat i ja wyjechałam, także wiecie, to tak naprawdę wszystko dziś jest inne. I bardzo dużo rzeczy się właśnie zmieniło i zmieniło i ja nie mogę, że tak powiem, uczestniczyć w tym, co się zmieniło w Polsce, a chciałabym bardzo na przykład zobaczyć. Pierwszy raz, gdy poleciałam do Polski, to było po 9 latach. Jak przyjechałam w 98 roku tutaj na wyspę Islandię, to nie leciałam przez tyle czasu, bo ja tak w sumie nie wiem, się zastanawiałam zawsze, że to chyba bym nie wróciła. I coś w tym jest. I po 9 latach ja już widziałam, że były pewnego rodzaju zmiany. A później nie leciałam do roku 2017, czyli po 10 latach dopiero ja poleciałam do Polski, żeby zobaczyć, że Polska się bardzo zmieniła. Właśnie między 2007 a 2017 ja zobaczyłam ogromną różnicę pozytywną dla Polski, gdzie nagle można było czas zamówić do fryzjera, a nie tak jak kiedyś się czekało gdzieś na jakimś krzesełku 5 godzin w kolejce, gdzie obsługa troszeczkę się poprawiła, to wszystko zaczęło wyglądać inaczej, ale jak wiecie, obsługa i no, Venus miała przejścia z obsługą w Polsce też. Dużo rzeczy mi się nie podoba, dużo rzeczy jest zacofanych, dużo rzeczy jeszcze wymaga jakiegoś takiego nakładu pracy, żeby to lepiej działało. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że Polska to nie Islandia i mieszka w Gdyni tyle ludzi, ile mieszka na całej Islandii, więc czasami coś, jak już tam w Warszawie mądre głowy ustalą, że coś ma być, no to wiadomo, nie ma na to wpływu ten urzędnik, ale dla mnie najważniejsze jest, gdy jadę do Polski, kultura obsługi klienta i zdarzyło mi się po prostu trafiać na niekompetentną osobę. No ale na Islandii, słuchajcie, jest jeszcze gorzej. Cudze chwalicie, swego nie znacie, to wam powiem, że na Islandii właśnie to też nie funkcjonuje. Nie ma co się na tym skupiać, bo jak będziemy się na tym skupiać, no to wiadomo, po prostu będziemy cały czas to roztrząsać, cały czas żyć tym problemem, cały czas myśleć o tym i to jest po prostu bez sensu. Najlepiej to po prostu szybko wyrzucić z siebie i nie myśleć o tym, skupić się na czymś pozytywnym. Na przykład teraz jadę do Toyoty i tam jest bardzo dobry ekspres do kawy, słuchajcie, wspaniały ekspres do kawy.
Dzisiaj moja fibromialgia mnie znowu trochę dopadła i bardzo boli mnie znowu ten kręgosłup. Ja nie wiem już, co tam się dzieje. W Gdyni mam wspaniałego kręgarza, chiropraktyka, no ale niestety lecieć specjalnie do Gdyni, znaczy do Gdańska i jechać do Gdyni trochę mija się z celem w tej chwili, zwłaszcza, że jest ten wirus. Ale Wam powiem, że bardzo by mi się to przydało, żeby mnie tam nastawił po prostu, bo coś mi tam chyba jednak uciska. Także być może będę musiała się przejść do islandzkiego kręgarza, bo po prostu ten ból, który w tej chwili mam, przeszkadza mi w funkcjonowaniu codziennym. No i tak jeszcze jak jadę, to mi się przypomniała jedna rzecz, o której parę osób już mi wcześniej mówiło. Otóż też mi ktoś pisał. Otóż często właśnie słyszę o emigracji, że faktycznie emigracja to jest bardzo ciężkie, traumatyczne przeżycie. I Wam powiem, że dokładnie tak jest, ponieważ to zaburza naszą tożsamość gdzieś. Do końca nigdy nie będziemy u siebie, pomimo że możemy znać bardzo dobrze język. Możemy przyjechać jako bardzo młode osoby, ale Wam powiem, że coś takiego jest, Islandia bynajmniej jest takim krajem, że Ty zawsze będziesz nie swój, bo nie masz rodziny tutaj, która od pokoleń, prawda, jest. Inaczej może być w krajach typu Kanada. Tam to są kraje takie nastawione na, wiadomo, emigrację, ale Islandia przez to, że była zamknięta od wieków, tutaj dużo ludzi nie przyjeżdżało, jakby nie było, no to Wam powiem, że człowiek na emigracji, ale myślę tak ogólnie wszędzie, gdzieś nigdy nie będzie się czuł, że jest u siebie. Kiedyś właśnie słyszałam takie zdanie, że najlepiej mieszkać tam, gdzie się urodziło, że to jest właśnie najzdrowsze dla naszego całego cyklu życiowego, dla organizmu, że właśnie to, o której godzinie wstaje słońce, w jakiej szerokości geograficznej się urodziliśmy. Ja uważam, że tak, że no nie ma, po prostu zawsze się tęskni za jakimiś korzeniami. No, jak widzicie, tutaj parking Toyoty jest, nowe samochodziki, stare samochodziki, w naprawie samochodziki, garaż, wszystko jest elegancko. Ja właśnie się zastanawiam, gdzie by tutaj zaparkować, żeby właśnie osoba, która przyjdzie po mój samochód, miała szybki dostęp, nie musiała też dużo łazić, bo jednak jest zimno. Ale widzę, że cały parking jest dość mocno obstawiony. To jest najlepszy właśnie ekspres i Wam powiem, że on parzy przepyszną kawę. Ile razy tu jestem w serwisie, tyle razy sobie właśnie robię tu kawkę. No, jak mam tu tyle czasu siedzieć, to Wenus by nie była sobą, gdyby nie zobaczyła batoników. O, Prince Polo, widzicie? Polski Prince Polo można sobie wziąć. O, można sobie też naładować telefon, jak zajdzie potrzeba. Bardzo mądre. Kochani, był dzień pełen niespodzianek. Ja w końcu dojechałam do mojej bazy, jestem zadowolona. Musiałam czekać na samochód. Właśnie był w naprawie, naprawili. I słuchajcie, polecam Wam naprawdę Toyotę. Po pierwsze jest tani serwis, a po drugie jest dobry serwis, a po trzecie, jak jest gwarancja, jest za darmo ten serwis. Także moja naprawa załapała się w ramach gwarancji.
ponieważ naprawiana właśnie była ta część, czyli hamulec ręczny niecałe 2 lata temu. Uznano mi gwarancję, jestem bardzo zadowolona, nie zapłaciłam ani korony. Także kochani, także naprawdę Wam polecam, kupujcie samochody Toyota, zwłaszcza na Islandii, ponieważ na Islandii one są właśnie tanie, tanie w eksploatacji, mało palą, są naprawdę dobrymi samochodami, części też mają dobre. I zepsuta Toyota, nawet jak zepsuta, ona jedzie dalej. Ja już miałam okazję się o tym przekonać, że mój samochód, nawet jak był zepsuty, też jechał. Także Toyota jest zrobiona po to, żeby jechała. Może nie jest luksusowa, ale ma jechać i jedzie. To byłoby na tyle na dziś. Żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, nocy, czegokolwiek, o której godzinie tam oglądacie. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, dzwoneczek, łapeczka. I to na tyle. Trzymajcie się. Cześć!